Wiesz co to jest, nie? Tu jest konstrukcja, która jest delikatna jak mandala. Nie można dmuchnąć. Ale to jest historyczna konstrukcja. Wiem. Bo to jest stojaczek, przy którym ja się uczyłem jeszcze jak byłem w podstawówce. Naprawdę? Dlatego tak się rozkleja. Tyle ma lat. Łzy wciągnęły. Tak. Światy Lema. Nie, ja nie jestem fanem Lema, ja nigdy nie byłem fanem fantastyki, ale muszę przyznać, że im dłużej produkuję z Jarkiem te audycje, tym bardziej myślę o tym, żeby przeczytać po prostu te książki, bo chyba też taki jest zamysł Jarka, żeby po prostu przekonać ludzi do twórczości Stanisława Lema. Co dzisiaj nagrywamy, Jarku? Dziś nagrywamy odcinek 5 Światów Lema. Jest to odcinek poświęcony jednej z moich ulubionych książek, aczkolwiek chyba jednej z bardziej mrocznych książek Lema, czyli Edenowi. Załoga ziemskiego statku kosmicznego jest tak... Ale jestem nierozczytany! Stanisław Lem od samego początku tkwił w mojej głowie i pamiętam, brat czytał mi dzienniki gwiazdowe do poduszki. Jest to jeden z moich ukochanych pisarzy, więc trochę mi zajęło połączenie tych kropek. Ale kiedy doszedłem do wniosku, że kocham książki Lema chyba tak samo jak radio i mamy rok Lema, stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić taki krótki, 6-odcinkowy cykl, w którym staram się dokumentować i opisywać moje fascynacje Lemem, a właściwie światami, które stworzył, bo w tych audycjach niewiele jest samego Stanisława Lema, więcej jest po prostu jego książek. Załoga składająca się z chemika, cybernetyka, doktora, fizyka, inżyniera i koordynatora musi najpierw znaleźć sposób na otwarcie włazu i wyjście z wbitej na kilkanaście metrów w grunt rakiety. No zapomniałem, oczywiście, maszynowo, komputerowo, tak, wiem. Znaczy, rozmawialiśmy o tym. Dobra, już. Cyprian, cyberotoman, cynik, ceniąc czule czarnej córy cesarskiej, cud ciemnego ciała, ciągle cytrą czarował. Czerwieniała cała, cicha, co dzień czekała, cierpiała, czuwała. Cyprian ciotkę całuje, cisnąwszy czarnule. Pomysł się wziął u chłopaków, znaczy u Jarka i Jacka chyba. Natomiast ja mam jakby taką, Jarek o tym chyba też wiedział, bo ja grałem w sztuce Lema w Solaris u mnie w teatrze i jakby dotknąłem Lema, no tak namacalnie, a żeby było jeszcze ciekawiej, to ja kiedyś czytałem moim dzieciom, które już są dorosłe, bajki Lema, bajki robotów na dobranoc, więc to była takie wspomnienie też dla mnie, ciekawe przeżycie. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni Stanisław Lem zadaje pytanie o to, czy jakikolwiek... Ale mam dzień. Spokojnie. Z Jarkiem to się przyjaźnie przede wszystkim od dłuższego czasu. I stąd obaj dobrze wiemy, że i sercu jednego i drugiego z nas Lem jest bardzo bliski. Więc naturalną koleją rzeczy Jarek jak planował ten cykl, to tylko napisał do mnie, która jest twoja ulubiona książka Lema? Na co odpowiedziałem, Niezwyciężony. On mówi, okej, to sobie odśwież i będę się odzywał. No i za jakiś czas faktycznie się odezwał. Tak to się właśnie wydarzyło. Cały ten cykl Światy Lema bardzo mi się podoba. Jako pomysł, jako sposób na opracowanie książki i zaprezentowanie, może zachęcenie do twórczości Lema ludzi, którzy dotąd nie mieli kontaktu z twórczością pana Stanisława, no to jest fajny pomysł. Eden nie był książką, o której Stanisław Lem rozmawiał chętnie. Wiele wskazuje na to, że pisarz zawarł w swojej powieści traumatyczne przeżycia z dzieciństwa w czasie II wojny światowej, i uznał, że za bardzo. Wiedziałem, że coś popieprzyłem. Wiadomo, że czasami się zdarza jakaś sytuacja, kiedy jakiegoś dźwięku nam brakuje, czy tak jak dzisiaj się wydarzyło, że po prostu Jarek nie przerzucił podprowadzenia lektorki, czy jakiejś osoby, która występuje w audycji. Ela, dlaczego? Nie, też nie. Też nie, no ale specjalnie patrzyłem na to. No Zaczęliśmy przytupem. Do czego doszło, proszę powiedzieć? Zgubiliśmy przedstawienie jednej osoby.
O nie. To znaczy Jarek twierdzi, że wrzucił, ale nie wrzucił. Ale zaraz wyślę mailem, bo nowoczesnymi technologiami dysponujemy. Jest. Dobrze. Mam. Ale że ja go kurde tu nie dałem, ty. Zawsze czegoś brakuje. Zawsze, nigdy tak się nie zdarzyło jeszcze, żeby czegoś nie brakowało. To prawda. Za dużo dźwięków po prostu. Natomiast trudno to nazwać wpadką. A to jak my pracujemy razem, no to już to tylko my wiemy, ponieważ znamy się świetnie i wiadomo, że chociaż powstaje poważna audycja, no to też jest zawsze kupa śmiechu przy tym i wymiany różnych jakichś fajnych spostrzeżeń, ale myślę, że pewnych rzeczy może nie będę zdradzał, bo musiałoby to być opatrzone komentarzem, że program tylko dla dorosłych. W czasie eksploracji planety bohaterowie książki dokonują przerażającego odkrycia. Trafiają na masowe groby. No i jak to, jak się współpracuje z Jarkiem? No tak samo jak zawsze, no więcej wygłupów niż współpracy. No. Dlatego więcej nie będę liczyła. Odmawiam odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące zadań z zakresu matematyki. Co tam? Co tam znowu? Kto mnie woła? Czego chciał? Co to za psie figle po wieczornej nocy? Dlaczego nie dajecie mi spokoju? Co chwila mam wstawać z martwych tylko dlatego, że tak się podoba jakiemuś łapserdakowi czy błędzie, he? Nie masz odwagi się odezwać? No, jak wstanę, jak wyrwę deskę z trumny... Tu było dużo różnych takich kawałków, gdzie były trudności takie bardzo proste, tekstowe, w sensie zbitki liter, znaczy wyrazów, jakieś trudne wyrazy, które Lem bardzo, no, dużo takich wyrazów ma w swojej twórczości. Więc chyba takie rzeczy, natomiast jakichś takich wyzwań, ja to lubię, więc ja lubię to pokonywać i dla mnie to było super przeżycie. Czasami coś źle zapiszę w scenariuszu i dopiero w trakcie zgrywania wychodzi, że jedno się z drugim nie lepi. Jestem lektorem także, ale czasem, bo rano zwykle zgrywamy tę audycję, mam problem po prostu z moim mechanizmem mowy, żeby to wszystko ładnie i głęboko zabrzmiało, ale od tego mam Jacka, żeby mnie tutaj musztrował. Będziemy usiłowali zrozumieć inne cywilizacje. Oczywiście, o ile wcześniej, nie ulegniemy samozagładzie. Zróbmy jeszcze tę końcówkę raz, wiesz, bo tak odnoszę wrażenie, jakbyś szukał trochę sensu jeszcze w tym środku, wiesz? Tak, to prawda. Jeszcze, no bo tam są trochę skomplikowane te zdania, więc szukałeś... Piszę jak Faulkner, panie. Eden to zupełnie obcy świat, w którym trudno doszukiwać się... Eden to zupełnie obcy świat, w którym trudno doszukiwać się... Nie przejdę przez to. Eden to zupełnie obcy świat, w którym trudno doszukiwać się sensu i logiki w ziemskim tego słowa znaczeniu. Chodzi o to, żeby to, co Stanisław Lem napisał i to, jak ja to widzę, bo każdy odbiera to subiektywnie, odebrali również słuchacze słuchając naszej audycji. Chodzi o przekazanie pewnego klimatu. Ci, co nie spotkali się z Lemem, to co tutaj jest zaproponowane przez Jarka, no przez nas, na 100%, uruchomi przede wszystkim wyobraźnię, bo to jest, Lem to jest wyobraźnia, niesamowita wyobraźnia i spowoduje, że może sięgną po prostu po książki Lema, zaczną czytać i znaczy, ja jestem przekonany, że tak będzie, bo to jest niesamowita. Jego rzeczy są głębokie, piękne i wzruszające No i również na dobranoc dla dzieci, jak się okazało. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni Stanisław Lem zadaje pytanie o to, czy jakikolwiek... Dobre. Zagwozdeczka. Co było największym wyzwaniem? Chyba oddanie atmosfery książek Lema, które nie są czystym SF, czy właściwie takim prostym SF. Zawsze jest drugie dno tych książek i w książkach Lema przewija się motyw kontaktu, niezrozumienia innych cywilizacji, ale także, jak chociażby Dzienniki Gwiazdowe, pokazywana jest w krzywym zwierciadle nasza rzeczywistość. I to chyba było największe wyzwanie i przełożenie tego na formę
krótką i treściwą w dzisiejszych czasach audycję, które mają więcej niż 15 minut, właściwie już trochę nie mają racji bytu, więc chodziło jeszcze o to, żeby to było atrakcyjne do słuchania i mogło być również prezentowane jako podcast. I od samego początku właściwie wszystkie takie duże produkcje radiowe, które Jarek tworzył tutaj, to razem ze mną. To jest fajne, że można tak wklejać to, nie? Tak. Z analogowy komputer pojawia się pomyłka. W obliczeniach był błąd. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni Stanisław Lem zadaje pytanie o to, czy jakikolwiek kontakt pomiędzy przedstawicielami różnych cywilizacji jest możliwy. Ludzie nie są w stanie ocenić innej cywilizacji, opierając się na własnych wzorach. Tu jest dwa razy cywilizacji, wiesz? Cywilizacji, kultury. No. Jak już wszystko było nagrane, Jarek mi przysłał, mówi, zrobiłem okładkę. Ja mówię, daj mi chwilę. I zrobiłem Jarkowi okładkę do 6 odcinków tego podcastu, bo lubię, jak rzeczy, w których maczam palce, są zrobione z sercem i lubię też się angażować w fajne projekty, dlatego dołożyłem jeszcze swoją graficzną cegiełkę do całości tego projektu. Natomiast jestem z niego bardzo dumny, wysyłam wszystkim znajomym, którzy siedzą w takich klimatach. Za każdym razem, jak pojawia się w internecie nowy odcinek podcastu, zachęcam też do słuchania na antenie radia i uważam, że no jest to jedna z fajniejszych audycji, jakie można trafić w polskim internecie. Nie wiem, czy to jest tylko szkło. Tak. To jest szkło. Tak. Ale metal też będzie. Ale myślę, że gdzieś możemy go użyć, nie? O! To mi się podoba. To są te pękające zegary, nie? Scenariusz właściwie piszę jeden dzień, ale to nie jest tak, że jestem w stanie w ciągu jednego dnia stworzyć całość. Zawsze warto mieć przynajmniej jeden dzień dystansu, żeby wrócić do tekstu i wtedy wiele problemów, które się pojawiają w trakcie pisania, rozwiązuje się samo. Tak właśnie miałem z tym odcinkiem, który dziś realizujemy, czyli z Edenem. Potrzebowałem chwili oddechu, stanięcia obok, zastanowienia się, nie próbowania przeforsowywania czegoś na siłę i wtedy na przykład zakończenie dzisiejszego odcinka, które nie jest specjalnie optymistyczne, czy konkluzja nie jest zbyt optymistyczna, przychodzi samo. Realizacja trwa kilka godzin, natomiast przez cały tydzień zbieram dźwięki, szukam muzyki w specjalnym serwisie, staram się stworzyć atmosferę. Gdzieś ta audycja jest w mojej głowie, ale nie do końca. Stanisław Lem, kiedy pisał książki, on tworzył to w ten sposób, że miał jakiś ogólny pomysł, a potem brnął przez fabułę, tworzył wiele scenariuszy alternatywnych. Oczywiście nie porównuję siebie do Stanisława Lema, ale jakby sam proces tworzenia jest podobny, czyli jest jakiś ogólny pomysł, ale nie wiem nigdy, jak ta audycja się skończy. To na koniec ma wyjść. Być może trzeba będzie trochę tej waty sklonować, wiesz? Ale to brzmi w ogóle jak wiesz, jak finał, więc ja bym tutaj tego nie dawał, tego akcentu. Okej. Okay. Dobra. Ja bym to tak dał, żeby to na ten... I opóźnione. O, nie? Tak. I tutaj coś. To co wtedy damy na sam koniec? Eden to planeta, która lśni opalizującym blaskiem w czerni kosmosu. Super.